Rozpoczynamy, drodzy Państwo, nowy rok akademicki tutaj w naszej wspólnocie, w naszej grupie, z grupą, jak widać, bardzo, bardzo liczną. Takiej liczby studentów to można tylko pozazdrościć. Ja bardzo cieszę się i witam Państwa jeszcze raz bardzo gorąco i bardzo serdecznie, że po wakacyjnej przerwie wznawiamy nasze konferencje biblijne. Wznawiamy je już kolejny rok. Tutaj na Ochocie są prowadzone 20 rok, tutaj w naszej parafii bodaj 16 rok, a więc to już jest kawał czasu. Są takie osoby wśród Państwa, które biorą w nich udział od samego początku. Część naszych uczestników jest już po drugiej stronie życia i wreszcie każdego roku dochodzi ktoś nowy i wszystkich bardzo, bardzo serdecznie witam. Chciałbym na początku dziś podziękować gorąco księdzu prałatowi za jego modlitwę i życzliwość, której przejawem była także obecność licznej grupy przedstawicieli parafii Zwiastowania Pańskiego na pogrzebie mojego taty. Ojciec zawsze to jest ojciec i chociaż miał 85 lat, to zawsze się wydaje, że przedwcześnie i zawsze się wydaje, że niespodziewanie. Przeżyłem to bardzo. Na szczęście, jeżeli wolno podzielić się, czy nie jest to jakieś szczęście, bo trudno to tak nazywać, ale byłem przy śmierci ojca. To jest dla syna, zwłaszcza dorosłego, jakieś takie przeżycie bardzo duże, zwłaszcza dla księdza. Więc było to wszystko dość niespodziewanie, natomiast jest w tym jakiś znak Bożej opatrzności, bo moja mama odeszła do Pana Boga w drugi wtorek października, a 4 lata później, w ubiegłym tygodniu, w drugi wtorek października również ojciec, a więc odeszli, jeżeli tak można powiedzieć, w jeden dzień i tam gdzieś po tej drugiej stronie w wieczności zapewne ze sobą się też połączyli. Państwo mają też za sobą takie przeżycia, ogromna większość na pewno, więc doskonale wiemy, czym jest zawsze odejście ojca, odejście matki. To są przeżycia bardzo, bardzo duże. Jestem wdzięczny za tę obecność, za modlitwę, za serdeczność, za życzliwość, której na rozmaite sposoby doświadczyłem i dzisiaj składam z serca bardzo takie głębokie Bóg zapłać staropolskie. Starając się również, aby w podobnych chwilach odwzajemnić również to, co każdy z nas przeżywać może. Drodzy Państwo, kiedy przygotowywaliśmy się do tegorocznych konferencji, Państwo przez to, że zdecydowaliście się na nie przychodzić, ja przez to, że szukałem tematu, przyszedł mi do głowy pewien eksperyment. Przeglądałem mianowicie tematy, które przerabialiśmy do tej pory. Otrzymałem na uniwersytecie nawet taki tekstowy zapis, za który bardzo serdecznie dziękuję konferencji odbytych w ostatnim roku. Przeglądałem to, co już udało nam się przerobić i przyszedł mi do głowy pomysł taki, abyśmy w tym roku posunęli się krok dalej niż do tej pory i dokonali czegoś, czego Państwo jeszcze zapewne w czym nie braliście udziału i co być może gdzieś tam w Polsce było albo czasami jest, ale na pewno nie jest systematyczne. Ani nie jest na pewno częste, mianowicie, żebyśmy zetknęli się z tekstem świętym, z Pismem Świętym, nie w języku polskim, ale w języku oryginalnym. To znaczy, żebyśmy posłuchali go po hebrajsku, czy aramejsku, czy grecku, dokonali tłumaczenia z hebrajskiego na język polski i postarali się skomentować pewne wyręty Pisma Świętego. Bo przecież żyją Państwo nieraz już w średnim wieku i osoby starsze i zawsze słyszymy Pismo Święte w języku polskim, a posłuchamy je w tej mowie, w jakiej ono zostało utrwalone. Oczywiście nie sposób, żebyśmy przeczytali tak całe Pismo Święte, ale mam nadzieję, że zobaczą Państwo, że to jest również bardzo interesująca przygoda posłuchać po hebrajsku, przełożyć to na polski i następnie skomentować to, co słyszymy. Oczywiście będą to, jak podkreślam, wybrane fragmenty Pisma Świętego. Chciałbym, żebyśmy w ciągu tego roku wybierali rozmaite fragmenty, a więc bardziej takie poważne, nastrojowe, ale żebyśmy wybierali również fragmenty lżejsze, żeby to były teksty opowiadające, ale także teksty modlitewne, żeby w tych tekstach była zaduma,
ale także, żeby w tych tekstach był humor, bo i to na kartach Pisma Świętego jest obecne, i żebyśmy dotknęli tej mowy hebrajskiej tak, jak ona rzeczywiście brzmi, bo przecież Pismo Święte czytane w tej ojczystej mowie, a była to również ojczysta mowa Pana Jezusa, brzmi zupełnie inaczej niż czytane w językach nowożytnych. I więc będę starał się przeczytać Pismo Święte, fragmenty Pisma Świętego w językach oryginalnych, to mogą Państwo pomyśleć sobie także i to, bardzo ważną rzecz, że tak właśnie brzmiało Pismo Święte, oczywiście piękniej, ładniej, potoczyściej, w ustach Jezusa Chrystusa. Przecież On czytał je w oryginale i rozumiał je również w oryginale. Zobaczą też Państwo, że chociaż nie znamy, przynajmniej nie wiem, może jest ktoś, kto zna hebrajski czy aramejski, ale chociaż nie znamy tych języków, to odpowiednio skomentowane odkryją przed nami takie bogactwo Pisma Świętego, którego byśmy się nie spodziewali. Ponieważ mam za sobą to ubiegłotygodniowe przeżycie, dlatego dzisiaj wybrałem fragment, który niejako pozostaje w zgodzie z tym nastrojem, z którym trzeba było jakoś sobie poradzić, i fragment, który podejmuje jeden z najtrudniejszych problemów, przed jakimi staje człowiek, mianowicie problem cierpienia. Na rozmaite sposoby żeśmy od czasu do czasu zajmowali się tym problemem, ale nigdy nie zgłębialiśmy go w ten sposób, w jaki podejdziemy do tego właśnie, do tej sprawy dzisiaj. Dlatego postanowiłem, że na dzisiejsze nasze spotkanie inaugurujące tegoroczny cykl przeczytamy sobie sam początek biblijnej księgi Hioba. Wybieramy tę księgę, czytając ją w oryginale i komentując, przekładając na polski po to, żebyśmy zobaczyli również, jakie bogactwo treści kryje się na kartach Pisma Świętego. Otóż proszę popatrzeć, mam tutaj przed sobą wydanie Pisma Świętego, to tak dla ciekawości Państwa, taki zeszycik, który został wydany w Niemczech, w Stuttgarcie, i to jest Pismo Święte, fragment Pisma Świętego, mianowicie Księga Hioba oraz Księga Przysłów, tak jak wygląda ona w języku hebrajskim. Ponieważ hebrajski pisze się z prawej strony do lewej, więc inaczej niż po polsku, to i książka, chociaż tutaj mamy stronę tytułową, to początek książki jest tutaj. I czytamy od końca i posuwamy się coraz bardziej do początku. Więc to jest, tu mamy stronę tytułową, otwieramy tutaj rozmaite takie wprowadzenia po łacinie czy po niemiecku, które mają nas do tekstu wprowadzić, a następnie rozpoczyna się tekst. Oczywiście, kiedy go widzimy, to nam się wydaje, że są to takie znaczki, które nam nic nie mówią, bo zawsze, jeżeli czegoś nie znamy, to wygląda to dla nas na strasznie trudne. I mogą Państwo mieć takie dziwne wrażenie, że oto można czytać te znaki bez większego problemu, a nawet może komuś przyjdzie pokusa jakiegoś podziwiania tych, którzy hebrajski znają. Ja mogę Państwu powiedzieć z pełnym przekonaniem, że hebrajski jest językiem łatwym. Trudno powiedzieć bardzo łatwym, ale łatwym. Ma 22 znaki spółgłoskowe, trzeba ich się nauczyć. Ma kilka samogłosek, trzeba ich się nauczyć. I jest językiem, który potrzebuje wyobraźni, dlatego że jest językiem budowanym na tak zwanych rdzeniach. Ma dwie albo trzy spółgłoski rdzenne i wokół nich tworzy się rozmaite wyrazy. Nie chciałbym teraz wdawać się w tę konstrukcję języka hebrajskiego, języka Biblii, bo zeszedłby nam cały czas na omawianiu zasad tego języka, który jest bardzo piękny. Chciałbym, żeby Państwo go posłuchali przekładu na polski, a jednocześnie, żebyśmy właśnie zrozumieli albo próbowali przynajmniej dobrać się do jednego z najtrudniejszych dylematów, przed jakimi staje człowiek. Otwieramy zatem starotestamentową księgę Hioba i czytamy ją w języku Jezusa. Takim językiem Jezus mówił. To był Jego ojczysty język. To jest język Starego Testamentu. Bóg przemówił po hebrajsku, zanim przemówił w językach nowożytnych. Posłuchajmy więc tego języka oryginału, zdanie po zdaniu, by zajmować się później tym, o co chodzi autorowi natchnionemu. Czytamy tak. Ischajab erec uc, jowszmo. To bardzo ciekawe złożenie. Ischajab erec uc, to po polsku człowiek pewien żył w ziemi uc.
w Jow Szmo, a na imię miał Hiob. Proszę, niech Państwo zwrócą uwagę, że ta księga otwiera się, rozpoczyna się od rzeczownika Isz, człowiek pewien. Normalnie mówimy, kiedy opadamy, to mówimy, gdzie się akcja dzieje. Na przykład za górami, za lasami żył ktoś i tak dalej, albo gdzieś żył ktoś. A tu jest nacisk na człowiek. Is haya beeretz uc. Człowiek, pewien człowiek, jakiś człowiek żył w ziemi uc. To jest przypowieść. Tak się zaczyna przypowieść. Otóż ta przypowieść chce nam powiedzieć to, że to, co przydarzyło się Hiobowi, o czym zaraz będziemy słyszeć, przydarza się milionom ludzi na całym świecie i miliardom. Przydarza się w każdym pokoleniu. Może przydarzyć się również i tobie. Człowiek pewien żył w ziemi Uc. Gdzie jest ta ziemia Uc? W Pismo Święte kilka razy wspomina tę nazwę i ta ziemia Uc to ma tylko charakter symboliczny. Znaczy, że gdzieś jest, a skoro może być wszędzie, to może być również i tutaj. Nie ma na mapie ziemi Uc. Szukano jej w Arabii, szukano jej na terenie dzisiejszej Jordanii, szukano jej na terenie Mezopotamii, zwłaszcza w Iraku, szukano jej na terenie Syrii, szukano jej bardzo daleko, a z tej księgi Hioba wynika, że ziemia Uc jest wszędzie tam, gdzie jest człowiek. Ta ziemia Uc ma znaczenie symboliczne. Jow Szmo, a na imię miał Job. To imię też nie znaczy nic specjalnego, nie ma żadnej jakiejś takiej etymologii szczególnej. To znaczy, Hiobem może być każdy człowiek. I dalej czytamy. Wekaja, ha ischa, hu, tam, wejasar, wejore Elohim, wesar mera. A był ten człowiek, i teraz kładzie się nacisk, ten człowiek, a był ten człowiek człowiekiem prostym i sprawiedliwym, bojącym się Boga i stroniącym od zła. Proszę zwrócić uwagę, ile komplementów pod adresem jednego człowieka, ile pochwał pod adresem jednego człowieka. Był to człowiek prosty, w znaczeniu prosolinijny. Tutaj jest takie hebrajskie słowo jaszar. Jaszar to jest tak jak droga, jak prosta droga, jak ścieżka, która biegnie przez pustynię, nie schodź ani w lewo, ani w prawo, żebyś nie musiał się błąkać, żebyś nie musiał błądzić. I życie człowieka powinno być takie, jak mówił Jezus, niech wasze słowa będą tak, tak, nie, nie, a co jest więcej, od złego pochodzi. A więc człowiek prosty to człowiek prostolinijny, człowiek, który trzyma się prostej w życiu wytyczonej drogi. W drugie, we Jore Elohim, i bojący się Boga. Proszę zwrócić uwagę, że można być człowiekiem dobrym i niekoniecznie bogobojnym. Są bowiem tacy, którzy no, są dobrzy, ale niekoniecznie oznacza to wierność Bogu. Hiob był i dobry, i wierny Panu Bogu. We Sarmera, a dodatkowo jeszcze stronił od złego, uciekał od złego. A więc zło było mu zupełnie obce. Mamy więc, niech Państwo popatrzą na początku, taki obraz. Gdzieś, czyli wszędzie, jest człowiek, człowiek sprawiedliwy, człowiek dobry, człowiek bojący się Boga, któremu może się przytrafić to, co przydarzyło się Hiobowi. I w tym miejscu muszę, żeby Państwa wprowadzić ten fragment, poprosić o odrobinę wyobraźni. Proszę sobie wyobrazić, że mamy przed sobą scenę i że będziemy oglądać za chwilę takie widowisko, taki teatr. Ten teatr rozgrywa się na naszych oczach. My będziemy oglądać to, co tam się będzie działo, ale niekoniecznie tego, co my wiemy, są świadomi bohaterowie. A więc będziemy wiedzieli więcej niż wie Hiob. I niech Państwo sobie wyobrażą, że ten teatr ma scenę dolną i scenę górną. I na razie jesteśmy na dole. Patrzymy, co się dzieje na tej scenie dolnej. Otóż widzimy tam człowieka, który ma na imię Hiob i który pod każdym względem jest dobry. Wa i waledulo siwe awanim weszalosz banot. A urodziło mu się siedmiu synów i trzy córki.
Va invaledu lo, czyli urodziło mu się. To jest taki, taka strona bierna, która znaczy, że co prawda w poczęciu dziecka bierze udział ojciec i matka, ale narodziny dziecka to już jest sprawa Boża. A więc te dzieci były darem Boga. Mamy 7 synów i mamy 3 córki. Otóż w przekonaniu starożytnych Semitów synowie byli znacznie mniejszym kłopotem niż córki. Dlatego większym błogosławieństwem było mieć więcej synów niż więcej córek, dlatego że tak uznawano. Społeczeństwa były patriarchalne, możemy nawet powiedzieć androcentryczne, czyli takie skupione na mężczyznach, jakkolwiek to nazwiemy. Nie wiem, może i dzisiaj Państwo mają doświadczenia, czy łatwiej jest wychować syna czy córkę. Oni byli przekonani, że z synami jest mniej kłopotów. I mamy tutaj też symbolicznie 7 synów, to jest cyfra symboliczna, czyli taka pełnia, 7, jak 7 darów Ducha Świętego, jak 7 sakramentów świętych, 3 córki, to jest również cyfra symboliczna, razem 10 dzieci, czyli znowu cyfra symboliczna, czyli chce nam autor tej przypowieści powiedzieć, nie szukaj Hioba, nie proś o jego adres. Hiob jest, gdzie jest człowiek. Hiob jest wszędzie tam, gdzie mu się rodzą synowie i córki. Hiob jest wszędzie tam, gdzie jest dobroć, gdzie jest bogobojność i gdzie człowiek stroni od zła. Więc mamy na razie obraz taki pełen, jeżeli można powiedzieć, pełen spokoju i pełen takiego Bożego błogosławieństwa. Nie tylko błogosławieństwa, ale pomyślności, której przejawem jest dobra rodzina. Vayechi mikne shivea alpeitson, a jego trzoda to było 7000 owiec, uselosei alpei gemalim i 3000 wielbłądów, wachameshme od cemet bakar i 500 jarzm wołów, wachameszmy od atonot i 500 oślic, waawudarabbame od i liczna służba. Proszę zauważmy, ma dzieci i ma bardzo dużą trzodę. 7000 owiec, 3000 wielbłądów. Oczywiście to jest typowo wschodnia przesada. Niech Państwo sobie wyobrażą takie 7000 owiec gdzieś tam na pustyni. 3000 wielbłądów, podczas gdy normalnie za duże stado wielbłądów uważa się na Bliskim Wschodzie od 100 do 200, 300 wielbłądów. To już jest ogromna trzoda. A tutaj 3000, więc chcę się podkreślić jego ogromną pomyślność. I jeszcze do tego miał, nie był to typowy człowiek pustyni, bo miał przecież woły, które pracowały w jarzmach. Do tego miał jeszcze liczną służbę. Vayechicha ishachu gadol mikolbnikedem. A i ten człowiek, a ten mąż był największym spośród synów wschodu. Kiedy mówi się synowie wschodu, znów nie określa się dokładnie, gdzie ten wschód jest. Chcę się powiedzieć, zobaczcie, macie przed sobą człowieka, który jest bogobojny, macie przed sobą człowieka, który ma dzieci, ma synów, ma córki, ma 10 dzieci. Tutaj tradycja żydowska dodawała takie dopowiedzenie, że skoro miał 10 dzieci, to miał już na pewno ponad 30 lat. A jeżeli miał ponad 30 lat, to był człowiekiem, który w pełni, jeżeli tak można powiedzieć, był dorosły i w pełni odpowiadał za siebie i mógł cieszyć się tym wszystkim, co w życiu osiągnął. Ma więc dzieci, ma więc trzodę, ma majątek ogromny i ma sławę największego pośród wszystkich synów wschodu. Jeżeli mamy wyobraźnię, to niech Państwo sobie pomyślą, że w tym przedziale na dole widzimy takiego właśnie Hioba. Proszę sobie pomyśleć, że oto przyszło nam wyreżyserować film albo taką sztukę, czy to na poziomie wielkiego teatru, czy szkolnego teatru i próbujemy Hioba przedstawić. Więc Hiob jest dostatnio ubrany, Hiob jest człowiekiem dobrym, Hiob ma te dzieci, Hiob ma te trzody, Hiob jest zamożny, Hiob jest spokojny, Hiob jest sławny. Czego więcej może potrzebować człowiek? Wehelchuwanaw waazu mistej bet is jom bejomo. A jego synowie zbierali się, gromadzili się i urządzali ucztę i wydawali ucztę każdego dnia.
każdego dnia w swoim czasie, w swoim porządku, czyli każdego dnia wydawali uczty. Nam może się to wydawać rozrzutnością, natomiast tutaj jest pochwała gościnności, że ta zamożna rodzina cieszyła się również nie tylko dostatkiem, ale także gościnnością. I czytamy: Wekare u liseloset chotechem leechol velistot imachem. Czyli po polsku: i zapraszali swoje trzy siostry, aby jadły i piły razem z nimi. Zwróćmy uwagę, jesteśmy na starożytnym Bliskim Wschodzie. To nie kobiety zapraszają do siebie mężczyzn, lecz mężczyźni, nawet jeżeli to jest w rodzinie, jeżeli to są bracia, zapraszają do siebie kobiety, w tym przypadku siostry. Więc ci mężczyźni, ci synowie, tych siedmiu synów są bardzo gościnni, wydają uczty, zapraszają innych ludzi, ale są też, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, bardzo rodzinni i zapraszają do siebie swoje trzy siostry. Mamy więc pełną sielankę rodzinną. Mamy obraz rodzinnego szczęścia, obraz pomyślności, dostatku i gościnności. Wajechi kichikifu jemejcha miste, wajślach i jow, a zawsze było tak, że gdy kończyły się dni ucztowania, to wtedy posyłał Hiob waikardeszem i ich uświęcał i jakby dokonywał za nich przebłagania. Wehiskim baboker i wstawał rano, weheela olot mispar kulam i składał ofiary za wszystkich, w liczbie ich wszystkich. Zwróćmy uwagę, że wśród przykazań Bożych jest przykazanie czci ojca swego i matkę swoją. A tu sprawiedliwość Hioba polegała na tym, że gdy kończyły się uczty każdego dnia, każdy przyjmował w swoim dniu, czyli gościli się przez cały tydzień. To wszystko jest przypowieść, to wszystko jest obraz. Jeden miał w dzień pierwszy, drugi w dzień drugi, trzeci w dzień trzeci i tak dalej. Wtedy Hiob nazajutrz z samego rana wstawał, składał ofiarę, dokonywał przebłagania, składał ofiary całopalne Bogu. Dlaczego? Ki amar Iow, bo mówił Hiob: ulaj hate uwanaj, a może moi synowie zgrzeszyli, uwarachu Elohim bilebawam, i może czymś zgrzeszyli przeciwko Bogu. Zauważmy, tak jak powiedziałem, mówimy czci ojca i matkę i to określa powinności dzieci wobec rodziców, ale także rodzice wobec dzieci mają swoje powinności. Otóż rodzice, mając doświadczenie, powinni przewidzieć, że dzieci mogą dopuszczać się czegoś, co jest naganne. I może nawet im to do głowy nie przychodzić, że to jest złe albo naganne. I w związku z tym rodzice muszą pamiętać o dzieciach, nawet w tych dobrych sytuacjach, żeby się za nich modlić i żeby dokonać za nich przebłagania. Bo mówił Hiob: może moi synowie zgrzeszyli i powiedzieli coś złego i złorzeczyli w swoich sercach. Nie uczynili nic na zewnątrz. Zawsze zadawano pytanie, nic złego na zewnątrz, zawsze zadawano pytanie, czym mogli zgrzeszyć synowie Hioba i córki Hioba, skoro były pod każdym względem dobrzy, skoro rodzina była porządna. I odpowiadano: nie grzeszyli złymi czynami, bo byli gościnni, przyjmowali innych, prowadzili dostatnie i spokojne, dobre życie. A czym może zgrzeszyć człowiek dobry? I odpowiadano: człowiek dobry może zgrzeszyć zaniedbaniem. I mówiono, że w komentarzach do tego fragmentu, że grzech, że słabość dzieci Hioba polegała na zaniedbaniu, że kiedy bawili się, kiedy ucztowali, mogli zapominać o Panu Bogu, bo przecież jedli i pili. I dlatego ojciec, wiedząc, że zapominanie o Bogu jest przywilejem młodości, to ojciec rano próbował przywrócić zachwiany porządek i przepraszał Pana Boga, bo mówił sobie: a może moi synowie zgrzeszyli?
Proszę popatrzmy zatem, że modlitwa za dzieci i troska o dzieci, nie tylko ta doraźna, ale także ta przewidująca, że mogą dopuścić się zaniedbania, że ona jest obowiązkiem rodziców. A my na początku mszy świętej mówimy, że zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Ale o tym zaniedbaniu pamiętamy najmniej. I ten fragment kończy się słowami Kacha, ja aze Iow, kolchajmim. Tak postępował Hiob przez wszystkie dni. Mamy więc obraz spokojnej, dostatniej, bogobojnej, prawej, szlachetnej rodziny. Mamy obraz dobrego człowieka, który pamięta o swoich dzieciach we wszystkich okolicznościach ich życia. To dzieje się wszystko w tej scenie na dole. A teraz podnosimy oczy do góry. Cały czas podkreślam, że to jest przypowieść. I akcja przenosi się wyżej. I czytamy takie słowa. Vayechi hayom, vayavou vneicha Elohim, lechit yatzef alonai. A oto pewnego dnia przybyli synowie Boży, aby oddać pokłon Panu. Przenosimy się na górę. Wyobrażamy sobie Boga, który siedzi na wyniosłym tronie może, albo według naszych ludzkich wyobrażeń w jakikolwiek inny sposób. I oto hebrajski tekst mówi, przybywają Bnei HaElohim, synowie Boży. Takie było zazwyczaj określenie tych istot, które myśmy zwykli nazywać aniołami. I te osoby przybywają Lechit Yatzef al Adonai. To Lechit Yatzef to takie specjalne słowo, które po polsku ma taki bardzo mocny akcent, aby pokłonić się Panu, aby uwielbić Pana. Więc na górze mamy Boga, w tym wedle tej naszej wyobraźni, który odbiera cześć od istot niebiańskich. A końcówka tego zdania brzmi Vayavogam hasatan. Betocham, Vayavogam hasatan. Satan to polskie szatan. I przybył także, my po polsku powiedzieć, zakradł się także szatan. Betocham, w ich środku, pośrodku ich, nich. Podkreślam po raz czwarty, to jest przypowieść. Zawsze nam przychodzi do głowy takie pytanie, jak to jest możliwe, że przed Bogiem, który jest sprawiedliwy, dobry i prawy, nagle zakrada się, nagle staje szatan. A tekst święty mówi, że on przybył, ale się zakradł. To możemy sobie wyobrazić tak, oto są te istoty ubrane na biało, wyobraźnia, prawda, nasza, bo przecież aniołowie nie mają szat ani białych, ani żółtych, ani niebieskich, ani różowych, tak jak przedstawiają je dzieci, ani żółtych, tylko przybywa to mnóstwo aniołów, a tam pomiędzy nimi zakradł się szatan. Nie widać go niby z daleka. Proszę zwrócić uwagę, że mamy tutaj bardzo ciekawą intuicję, że nawet tam, gdzie jest samo dobro, że i tam może się zakraść ktoś zły i coś złego. Że nawet przed Bogiem, do Boga ma dostęp ten, który z natury swojej jest Bożym przeciwnikiem. Słowo satan, hebrajskie, znaczy po polsku przeciwnik albo oskarżyciel. Przeciwnik, oskarżyciel, wróg. Szatan to polski odpowiednik hebrajskiego satan. Szatan jest przeciwnikiem Boga, ale szatan jest również oskarżycielem. Kogo szatan oskarża? Oskarża i Boga, i oskarżać może również ludzi. Ponieważ jest przeciwnikiem, nie liczy się z nikim. I tu, w tym miejscu, dochodzi do ciekawej rozmowy. Vayomer Adonai el hasatan. A wtedy rzekł Pan do szatana. Otóż tego szatana nie dostrzegli inni, ale dostrzegł go Bóg. Zauważył to, używajmy tu wyobraźni, to małe czarne pośród tej całej tysięcznej bieli. I Bóg zauważył go, wypatruje go i zwraca się do niego i mówi tak, Meaintavo, skąd przybywasz? Można by to po polsku również przełożyć, a co ty tu robisz? Skąd przybywasz? Skąd jesteś?
Bóg rozpoczyna tę przypowieściową rozmowę z szatanem od pytania: skąd się, jak tu się znalazłeś? Skąd jesteś? Skąd przybywasz? A potem następują takie słowa: Me ein tavo vaya anhas satan et adonai. I odpowiedział szatan Bogu, Wajomer, i rzekł: Mishut Baarec. Odpowiedział szatan Bogu i rzekł: Z badania, z oglądania ziemi, u Methit Halechbach, i z takiego plądrowania po niej, z takiego łazikowania po niej. Mamy więc obraz szatana jako takiej istoty, która chodzi po ziemi, gdzieś tam sobie łazi po ziemi i patrzy, patrzy tu, patrzy tam i jeszcze tam, i temu się przygląda, tutaj zajrzy, tam pójdzie. I to hebrajskie słowo tutaj jest Methit Halech. Państwo widzą, że ona tak dziwnie brzmi. To jest taka specjalna forma czasownika halach, który znaczy chodzić. A Methit Halech znaczy tak chodzić, łazikować, wszędzie zaglądać, rozpatrywać się i tak dalej, i tak dalej. Więc szatan mówi: chodziłem sobie po ziemi i przyglądałem się, to tu, to tam. Wajomer Adonai el Hassatan, powiedział Pan do szatana: Hasamta libecha al avdi Iyov? A zwróciłeś uwagę na mojego sługę Hioba? W tych hebrajskich wyrażeniu słychać dumę. Bóg wie, że ma zdecydowaną przewagę nad szatanem. Bóg wie, że świat jest własnością Pana Boga. Więc Bóg chwali się przed szatanem, swoim wyznawcą, i stawia mu takie pytanie: Hasamta libecha? Lew to po hebrajsku serce. Hasamta libecha? Czy zwróciłeś swoje serce? A my po polsku mówimy: czy zwróciłeś uwagę al avdi Iyov, na sługę mojego Hioba? Bóg jest dumny ze swojego czciciela. Ten czciciel w ustach Bożych został nazwany avdi, czyli mój sługa. Otóż wszyscy ci, którzy żyją bogobojnie, prawo, szlachetnie, którzy stroją od zła, są mili Bogu. Taki komplement: mój sługa, w Piśmie Świętym doczekał się go Mojżesz, doczekał się go Jozue, doczekał się go sługa cierpiący, doczekał się prorok Jeremiasz. Tylko wybrane osoby zostały nazwane sługami pańskimi. I Hiob jest również nazwany sługą pańskim. A więc czy zwróciłeś uwagę na sługę mojego Hioba? Ki en kamochu baarec, bo nie ma nikogo jak on na ziemi. Tam człowiek niewinny, wejaszar, prawy, jare Elohim, bojący się Boga, wesarmera i unikający złego. To, co na początku powiedział autor natchniony o Hiobie, to teraz mówi o Hiobie sam Pan Bóg. Zwróciłeś uwagę na sługę mojego Hioba, że on jest prawy, szlachetny, że czci mnie i że unika zła? Widać poczucie dumy. Dobrze jest być człowiekiem dobrym, po to, żeby się Bogu podobać, po to, żeby Bóg mógł być dumny z tych, którzy są dobrzy. Proszę zwrócić uwagę, że Pan Bóg zwraca uwagę na tych, którzy są Mu w szczególny sposób bliski. Vaya anha satan et Adonai. Wtedy odpowiedział szatan Panu. Tutaj mamy bardzo ciekawą rzecz. Kiedy się ją wyjaśnia studentom, może trochę łatwiej, bo znają hebrajski. Natomiast Państwu trzeba wyjaśnić, ale też na pewno pojmiecie. Otóż tu jest taka gra słów polegająca na tym, że kiedy mówi Bóg, to mamy słowo amar, mówi. Bóg mówi. Natomiast kiedy szatan ma coś powiedzieć, to wprowadza to czasownik ja'an, odpowiada. Otóż szatan zawsze odpowiada Bogu, natomiast Bóg nigdy nie odpowiada szatanowi. Bóg mówi to, co uważa. Bóg mówi niezależnie, autonomicznie od szatana. To Bóg dyktuje warunki tej rozmowy, ale szatan zręcznie się wplata i ukierunkowuje ją w tę stronę albo w inną. Bóg mówi, szatan odpowiada Bogu. Nie ma żadnej wątpliwości, że szatan nie jest partnerem Boga.
szatan jest kimś, kto Bogu podlega, kto, my nie wiemy dlaczego, kogo Bóg w jakiś tajemniczy sposób toleruje, którego istotą jest to, że jest Bożym przeciwnikiem i jest oskarżycielem. Więc odpowiedział szatan Panu Wajomer i rzekł: Hachinam Jere Iyov Elohim, po polsku, a to za darmo Hiob czci Boga? Mamy w tym ironię, mamy w tym cynizm, mamy w tym kpinę z Pana Boga. Otóż i z Hioba również. Tę sytuację pomyślności, w jakiej żył Hiob, szatan obraca przeciwko Hiobowi i obraca przeciwko Bogu. Bóg mówi tak: zwróciłeś uwagę na sługę mojego Hioba, zwróciłeś uwagę, że jest dobry, prawy, szlachetny, czci mnie i unika złego, a szatan mówi: a to co? To on za darmo to robi? Otóż szatan sugeruje, że jeżeli człowiek jest bogaty, to ma powody, żeby czcić Boga. Ma powody, żeby Mu dziękować. Natomiast człowiek biedny ma tych powodów znacznie mniej. Proszę, niech Państwo popatrzą, że mamy tutaj odwrócenie tych kategorii, które są popularne w naszych czasach. Bo w naszych czasach jest tak, że zazwyczaj biedni są pobożni, a bogaci pobożni nie są. A tu w starożytności i wśród ludów semickich po dzień dzisiejszy, wśród Żydów i Arabów, bogactwo, pomyślność to jest sposobność do tego, by dziękować Bogu za dary, które od Niego pochodzą. I szatan kontynuuje: Halo atta saftaba ado, czyż to nie ty, zwraca się do Boga, go otoczyłeś, uwe adbeto, i nie wstawiłeś się, nie otoczyłeś jego domu, uwe ad kola sherlo, i wszystkiego, co on posiada, missawiv, z każdej strony. Me aseja dav berachta, dziełom jego rąk pobłogosławiłeś, i miknechu parac baarec, a jego trzoda mnoży się na ziemi. Szatan zatem powiada: ponieważ mu pobłogosławiłeś, ponieważ jest zamożny, ponieważ prowadzi dostatnie życie i trzody jego się rozmnażają, to ma za co ci dziękować. Ma za co ci być wdzięczny. Nie jest więc niczym nadzwyczajnym być pobożnym w sytuacji, gdy się jest bogatym. I szatan kontynuuje, bo zazwyczaj szatan jest bardzo rozmowny. Tak jest zawsze w Piśmie Świętym. Szatan mówi sporo, żeby Pana Boga przekonać. I Panu Bogu sugeruje tak: Weulam szlachna jadecha. A może, mówi do Boga, wyciągnij swoją rękę, wegabe hola sherlo, i dotknij wszystkiego, co do niego należy. Im lo alpanecha jewarakecha. Jeżeli w twarz nie będzie ci złorzeczył. Szatan sugeruje zatem Bogu, żeby dotknął Hioba, wyciągnął swoją rękę, żeby dotknął Hioba, pozbawił go tego, co ma, a gdy do tego dojdzie, gdy Hiob już będzie z tego wszystkiego ogołocony, to szatan sugeruje: wtedy zobaczymy, czy będzie nadal pobożny. I dalej. Wajomer Adonai el Hassatan, rzekł Pan do szatana: Hinne kol asher lo bejadecha, oto wszystko, co on posiada, jest w Twoich rękach. Czy Państwo zwrócili uwagę tu na pewien szczegół, który jest niesłychanie ważny? Szatan mówił tak do Boga: Szelachna jadecha, wyciągnij swoją rękę, do Boga tak mówi, i uderz go. A Bóg mówi: Hinne, oto on jest w Twoich rękach, w rękach szatana. Zło, które spotka Hioba, nieszczęścia, które Hioba dotkną, nie pochodzą od Boga, pochodzą od szatana. To szatan próbuje przedstawić Boga jako sprawcę nieszczęść. A więc szatan próbuje zmienić obraz Boga, ale Bóg mówi: uważaj,
To nie ja go dotykam, oto jest w Twoich rękach. Oto od Ciebie pochodzi zło, które go spotyka. Zwróćmy uwagę, że to ma ogromne znaczenie dla takiego prawidłowego zrozumienia, kim jest Pan Bóg. Zło, którego doświadczamy, nieszczęścia, które możemy przeżywać, nie są od Boga jako źródła, aczkolwiek Pan Bóg je dopuszcza, przyzwala na nie. Od Niego zło nie może pochodzić, ale On takie sytuacje dopuszcza. Tu w świetle Nowego Testamentu, bo i o tym trzeba powiedzieć, że moglibyśmy z tego tytułu oskarżać Pana Boga i powiedzieć tak, no dobrze, zło nie pochodzi od Boga, ale Pan Bóg je dopuszcza. Dlaczego je dopuszcza? Przecież jest wszechmogący, mógłby go w ogóle nie dopuścić. Ale patrząc z perspektywy Nowego Testamentu, to nie jest tylko tak, że Bóg dopuszcza zło na ludzi dobrych, na ludzi prawych i szlachetnych, ale że i sam doświadczył tego zła w osobie Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko tak, że Bóg jest po stronie prześladowanych i cierpiących, ale jest tak, że Bóg sam był prześladowany i cierpiał, a więc Bóg uwiarygodnił cierpienia sprawiedliwych w cierpieniu swojego Syna, w cierpieniu Jezusa Chrystusa. Na ten aspekt Bożej tajemnicy, tajemnicy Bożej miłości, która dopuszcza w świecie zło, zwracał wiele razy uwagę Ojciec Święty Jan Paweł II, pisząc przede wszystkim w swojej książce Przekroczyć próg nadziei, że Bóg sam uwiarygodnił się wobec człowieka przez to, że przyjął nasz ludzki los do samego końca. Więc rzekł Pan do szatana, oto wszystko, co on ma, jest w Twoich rękach. Rak elav altislach jadecha, ale przeciwko niemu nie wyciągnij swojej ręki. Czyli nie możesz się dopuścić tego, żeby ofiarą Twojego zła, Twojej szatańskiej podłości padł sam Hiob. Musisz Hioba zostawić przy życiu. Po co? Także po to, żeby się spełnił ten swoisty zakład, żeby można było zobaczyć, czy Hiob będzie błogosławił Bogu także w sytuacji nieszczęścia. I czytamy Wajececha Satan me impnej Adonai. I wyszedł, a po polsku i wybiegł szatan z przed oblicza Pana. Czyli szatan spieszy się, żeby teraz swój plan zrealizować. Spieszy się, żeby zobaczyć, kto w tym zakładzie odniesie zwycięstwo. Proszę Państwa, widzieliśmy scenę na dole, prawda? Tę scenę dobrego, bogobojnego Hioba. Teraz widzieliśmy scenę na górze. Bóg rozmawiał z szatanem. Wszystko to jest przypowieść. Tak na przykład jak przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Więc to jest tylko przypowieść. Co my wiemy? Otóż wiemy, że na Hioba spadną prawdopodobnie nieszczęścia. Że sprawcą tych nieszczęść jest szatan, a kontekstem tych nieszczęść jest rozmowa między Bogiem i szatanem. Zatem wiemy coś, czego Hiob nie wie. Wiemy więcej o Hioba, bo on nie wie o tym, co się działo tam właśnie na górze. I dlatego będziemy obserwować teraz, jak się Hiob zachowa. Kto w tym zakładzie wygra? Bóg czy szatan? Możliwe są dwa scenariusze. Mianowicie Hiob zostanie dotknięty nieszczęściami i nadal pozostanie wierny Bogu. Albo Hiob zostanie dotknięty nieszczęściami i tak jak mówi szatan, w twarz będzie Bogu złorzeczył. Więc jest pytanie, czy pobożność, jakie są motywy pobożności? Czy pobożność nie odbywa się na zasadzie odpłaty? Jestem bogaty, jest mi dobrze, jestem zasobny, wobec tego dziękuję Bogu za wszystko i jestem pobożny. I wzrok przenosi się z powrotem na dół i czytamy tak. Wajechichayom, a pewnego dnia uwanaw, uwenotaw, ochelim, weszotim, jain, bewet, achechem, habbechor. A jego synowie i córki Hioba, jedzą i piją wino, bewet, achotem,
A więc taka sielanka, taka radość, a i nagle Vatti polszywa. I oto spadł Sabejczyk, po polsku Sabejczycy. To taki lud koczowniczy, Vatti kachem i porwał je, we et hanne arim hik kule ficherew, a sługi, a chłopców pobili ostrzem miecza. Wa amale tarak ani, a pozostałem tylko ja, lewadi, ja sam, lechagit lach, a ci to powiedzieć. Woły orały, oślice się wpasały, wszystko było spokojne, nie było żadnych powodów do niepokoju i nagle spadają Sabejczycy, jakaś taka banda koczowników, porywa zwierzęta, zabija te sługi, pozostaje tylko jeden sługa, aby Hiobowi to oznajmić. Zwróćmy uwagę, że szatan miał dotknąć Hioba, miał skrzywdzić Hioba, ale nie zrobił tego, bo posłużył się Sabejczykami. Nieszczęścia, które nas dopadają, chociaż pochodzą od szatana, to mają po drodze narzędzia sprawcze w postaci, tu w tym przypadku, innych ludzi. My jesteśmy, mamy chęć, aby winić ludzi, ale one pochodzą od złego, a ludzie są tylko narzędziami tego zła. Szatan działa czasami wprost, jak to zobaczymy później, ale szatan działa również pośrednio. Kiedy spotyka nas coś złego, musimy mieć na względzie to, że ci, którzy tego zła się dopuszczają wobec nas, są narzędziami złego, ale pisane z dużej litery. I czytamy tak. Od zemedaber wece baba jomar. Kiedy ten jeszcze mówił, oto ten przychodzi, drugi przychodzi i mówi. Proszę zauważyć, ten sługa przybiega, niech Państwo postarają się, bo tu jest tekst, to jest opowiadanie, trzeba to sobie wyobrazić tak bardzo plastycznie, że oto Hiob w tym swoim dostatku siedzi w spokoju, przybiega sługa zdyszany, mówi, no właśnie woły orały, oślice się wypasały, spadli Sabejczycy, porwali to wszystko, ja sam zostałem, żeby ci to powiedzieć. Ledwo skończył. Es Elohim nafla min hashamaim, ogień z nieba spadł, mówi drugi, vatti ve'arbat tzon i uderzył w trzodę, u vanne arim, vatto helum, i w chłopców, i w służących, i ich pożarł, i ich strawił. Ogień z nieba to jest nawiązanie do piorunów. Tak się nazywa w języku biblijnym pioruny. Ogień z nieba. Sługa mówi, oto wypasały się trzody, wypasały się owce i nagle burza, nagle pioruny. I te pioruny zabiły owce i zabiły także pasterzy. I dodaje, wa imma letarakani levadi lechagidlach, a pozostałem tylko ja sam, aby ci to powiedzieć. Państwo popatrzą. Pierwsze nieszczęście wskazywało na Sabejczyków jako jego sprawców. Ale w drugim nieszczęściu szatan jest bardziej przewrotny. Ogień, który strawił owce i pasterzy, jest z nieba. Wobec tego sugeruje się Hiobowi, ty popatrz w niebo, bo stamtąd pochodzi zło, które cię dotknęło. Sugeruje się Hiobowi, że to zło, to nieszczęście, które spadło na niego, że to Pan Bóg jest jego sprawcą. Ileż razy jest tak, że kiedy przychodzi na nas coś ciężkiego, to mamy ochotę, żeby obwiniać za to Boga. I tak do jednego nieszczęścia, tego, które nas trawi, dochodzi drugie nieszczęście. Mianowicie to, że jako w przyczynę zła upatrujemy Pana Boga. I szatan też sugeruje, że skoro zginęła trzoda na skutek piorunów, a pioruny są z nieba, to wobec tego Bóg jest za to odpowiedzialny. I sugeruje się w ten sposób Hiobowi, zobacz, komu ty składałeś te ofiary, dlaczego ty jesteś taki dobry, skoro zło, które cię spotkało, przychodzi właśnie stamtąd. Od Zemedaber, Wedzebawa Jomer, jeszcze ten mówił, a oto następny przychodzi i woła tak.
Kasdim Samu Szeloszek Ha'ish. Chaldejczycy w liczbie trzech oddziałów Wajwszetu Al-Hagemalim Wajkachm napadli na wielbłądy i zabrali je. Weetchane Arim Hikkehuleficharek, a chłopców, a służbę pobili ostrzem miecza. Były woły, które orały, oślice, które się pasły. Mieliśmy trzodę, te owieczki, które poginęły od pioruna, a teraz wielbłądy. Państwo wiedzą, że wielbłąd to duże zwierzę. Mówiło się, że było 3000 wielbłądów. I oto wszystkie wielbłądy zostały porwane, zostały zabrane przez Chaldejczyków, a chłopców, a tych, którzy się nimi opiekowali, a służących zabito. Wa im maletara kanile wadi lechagillach, a zostałem tylko ja, żeby ci to powiedzieć. Pierwszy posłaniec, drugi posłaniec, trzeci posłaniec, ten jeszcze mówi, a przychodzi ten jeszcze mówi, przychodzi ten jeszcze mówi, przychodzi ten. Proszę popatrzeć, mówimy po polsku, nieszczęścia chodzą parami, a tutaj już nawet nie para, tylko już trzy, za chwilę będzie czwarte. Otóż nieszczęście jest szczególnie dolegliwe, szczególnie bolesne wtedy, kiedy pojawia się jedno po drugim. Bo kiedy człowiek, zanim jeszcze ochłonął z jednego, następne i następne. Znają Państwo powiedzenie po polsku hiobowe wieści. To są właśnie te hiobowe wieści. To jest ten tak zwany biblizm w języku polskim. Hiob otrzymuje wiadomości, z których każda następna jest gorsza. Odzeme dabber, wedzeba wajomar. I po raz czwarty się powtarza. Kiedy ten jeszcze mówił, następny przybywa i woła tak. Banecha, uwenotecha, ochelim weszotym jain. Twoi synowie i twoje córki jedli i pili wino bewet achichemcha pechor w domu twojego najstarszego syna wechineruach gedola. A oto wielki wiatr Ba'a nadszedł, me'ever hamidbar, od strony pustyni, va'igga be'arba pinot habbait, i uderzył w cztery rogi ich domu, va'ibpol alhanene arim, va'yamutu, i spadł ten dom, zapadł się ten dom na tę młodzież i wszyscy zginęli. Mieliśmy woły, oślice, trzody, wielbłądy, a te synowie i córki. Raz szatan nie działa wprost. Teraz z przymierzeniem szatana, w cudzysłowie, stają się siły natury. Potężny wiatr, który rozwalił ten dom i pogrążył synów i córki. Nie ma już ani bogactwa, ani dzieci. Nie ma już ani majątku, ani najbliższej rodziny. Z rodziny pozostała żona, o której będzie mowa później. Va'im maletarakani levadi lechagidlach, a zostałem tylko ja, aby ci to powiedzieć. Każdy z tych posłańców staje się posłańcem nieszczęścia. Każdy z tych posłańców obwieszcza coraz gorsze zło. I nas interesuje jedno. Jak zachowa się Hiob? Jak Hiob wobec tych czterech kolejnych wiadomości postąpi? Czy będzie złorzeczył Bogu? Czy będzie przeklinał Boga, tak jak mówił o tym szatan, jak sugerował to szatan? Czy Hiob zachowa się inaczej? Posłuchajmy. Wajakowiow. Wtedy wstał Hiob. Wstał, to jest bardzo ważne, wajakom. Otóż kiedy człowiek stoi, wstaje, to jest znak godności, siły, mocy. Kiedy człowiek tej mocy nie ma, to wtedy skręca się w sobie, kuli się, siada, leży, upada na ziemię. A Hiob wstaje, wstał. Wstanął Hiob, wajkra et meillo, rozdarł swój płaszcz. Taki był zwyczaj na Bliskim Wschodzie obchodzenia żałoby. Po dzień dzisiejszy tak jest, że kiedy ojciec, matka nie, bo matka inaczej zachowuje się względem swoich dzieci, ale kiedy ojcu umrze dziecko, syn albo córka, to ojciec zakłada najlepszą szatę,
I następnie, kiedy okazując swoją żałobę, rozdziera tę szatę tutaj na piersiach, co jest znakiem żałoby, że Pan Bóg go ogołocił, że on czuje się ogołocony. Hiob wstał, rozdarł swój płaszcz, Wajigac et roszczo, ogolił swoją głowę. To był też zwyczaj żałoby, ogolenie głowy przez mężczyznę. Waipol arca, i wtedy upadł na ziemię. Waipol arca, waiste, i pokłonił się, albo ukląkł. Najpierw wstał, rozdarł szatę, ogolił głowę. A dopiero wtedy upadł na ziemię i uklęknął, albo też pokłonił się Wajomer i powiedział. Posłuchają Państwo, bo to, co powiedział Hiob, brzmi po hebrajsku tak. Arum itzeti mi beten immi. Nagi wyszedłem z łona mojej matki. We arum ashuv shamma. I nagi tam powrócę. Hiob uświadamia sobie, że ludzki koniec jest taki jak ludzki początek. I myślę, że każdy z nas, kto doświadczył rzeczywistości utraty bliskich, doskonale to rozumie. Że koniec końców, kiedy człowiek odchodzi, to odchodzi taki, jaki się narodził. Ale Hiob dodaje jeszcze takie słowa. Te słowa, które mówi Hiob, są przejmujące, bo one się rymują. To jest przysłowie. Można się ich nauczyć na pamięć i wielbić Pana Boga w sytuacjach trudnych w mowie hebrajskiej. One brzmią tak. Adonai Natan, wa Adonai Lakach, Yehishem Adonai Mevorach. Pan dał, Pan wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. Adonai Natan, Adonai Lakach, Yehishem Adonai Mevorach. Proszę zwrócić uwagę, że musiała to być w dawnym biblijnym Izraelu formuła modlitewna w obliczu nieszczęścia. Widocznie tak modlili się ci, którzy utracili swoich najbliższych. Pan dał, Pan wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. I ostatnie zdanie, Becholzot, Lochata i Jow, a w tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył. Velona tantifla Elohim, le Elohim, i nie wypowiedział przeciw Bogu żadnego głupstwa. Bo przecież człowiek dotknięty nieszczęściem może co prawda Bogu nie bluźnić, ale przychodzą mu do głowy różne głupstwa. A Hiob ani nie zgrzeszył, ani nie mówił rzeczy głupich. Moglibyśmy, proszę Państwa, powiedzieć tak. W tym miejscu księga Hioba mogłaby się skończyć. Bo oto mamy puentę. Oto okazuje się, że Hiob jest przykładem człowieka, który był bogaty i bogobojny, był biedny i pozostał bogobojny. Kto wygrał zakład? Pan Bóg. Kto go przegrał? Szatan. Można by tutaj księgę zakończyć, ale księga się tutaj nie kończy. Za 3 tygodnie wrócimy do następnej odsłony tego właśnie fragmentu. Zobaczymy, że tu, gdzie wydaje się, że może być koniec, jest dopiero nowy początek. I dopiero podjęty zostaje kolejny problem. A z dzisiejszego naszego spotkania zostaje jedno. To nieprawda, że wszyscy ludzie albo ludzie zamożni czczą Boga tylko dlatego, że im się dobrze powodzi. Są tacy sprawiedliwi, którym powodzi się dobrze i pozostają bogobojni także w sytuacji zła. Adonai Natan, Adonai Lakach, Yehishem Adonai Mevorach. Pan dał, Pan wziął, niech imię Jego będzie błogosławione. Zapraszam Państwa na następną konferencję, na której podejmiemy dalej ten wątek i rozwiniemy go, zobaczymy, jak dalej będzie się rozwijało. 8 listopada, w drugi poniedziałek listopada, bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dzisiejszy hebrajski nie był za trudny.